Cześć. Dzisiaj będzie wiersz kolejny i nagrywam go o poranku, ale pod pięknym słońcem, z mokrymi jeszcze włosami, bo włosy suszę kiedy tylko mogę na słońcu, bez żadnych suszarek. I właśnie wykorzystuję ten słoneczny dzień, jutro ma padać. I ten wiersz będzie dzisiaj taki, to nagranie dzisiejsze w połączeniu z postem na blogu Bobreczki. Możecie zajrzeć, bo chodzi o to, co może pocieszać, jakie pocieszki stosujemy w życiu. Wiersz nie będzie wierszem zbyt wesołym. O, cześć! Cześć, Wincent. To jest Wincent. Nie ma jednego oka i tak trochę po Van Goghu. On nie miał ucha, on oka. Takie ma imię. Niedawno urodziła trzy kotki, to taka dygresja. Więc jest świeżą mamą. Ale wróćmy do tych pocieszek. No właśnie, widok Wincent i pogłaskanie jej też może dać dużo radości. I chciałam powiedzieć, że wszyscy mówią teraz tak, cieszmy się z życia każdą chwilą, bierzmy to co najlepsze, no ale czasami są smutki, czasami są momenty, z którymi musimy sobie poradzić i nie da rady powiedzieć, dobrze, zostaw to, ciesz się, nie przejmuj się, no to nic nie daje, to trzeba jakoś przeżyć smutek swój, przeżyć jakiś dół, no i właśnie. I dlatego czasami trzeba napisać taki wiersz. Mam dotyk w dłoniach, ale rozpadło się w rękach powietrze. Czekam na milczenie, bo ani wstać, ani jeść. Wszystkie drogi mają teraz przeznaczenie kolorowych wstążek dla lalek, które dawno wylądowały w śmieciach. Bo przecież po dzieciństwie trzeba posprzątać. Wokół para i dym. I zero smaków, zapachów. A to, co widzę, obraca się w niwecz. Taki wiersz trzeba napisać, ale uwierzcie, można zrobić sobie poranną maseczkę na włosy bananową, wyjść na dwór, na balkon, na pole i cieszyć się życiem. Tego wam życzę także w poezji i z poezją. Dobrego dnia więc. Cześć.